Siemanko moi drodzy. Miałem mieć 2 tygodnie regeneracji, ponieważ od 2 stycznia jestem cały czas na dobrej pompie treningowej. Stwierdziłem, że przyszedł czas w końcu na regenerację, aczkolwiek też mi zalecił to trener. Powiedział: Adrian, spokojniej, regeneracja również jest potrzebna. Powinno się niby trenować 3 miesiące, tydzień odpoczynku, tak nie jest zalecane. Ale stwierdziłem, że pół roku pociągnę i dopiero zrobię sobie regenerację 2-tygodniową. Jestem 6 dzień na regeneracji i stwierdziłem, że nie wytrzymam dalej bez treningu. Przynajmniej dzisiaj brzuszki zrobię i przy okazji zademonstruję Wam fajną technikę na mięśnia brzucha. Lecimy z tematem. Troszeczkę dzisiaj przy amatorze, ponieważ kalimaty jeszcze się nie dorobiłem, ale za to mam kocyk. Czyli dziś będzie trening na kocyku. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Let's go! Będzie padał deszcz, czy nie będzie? Ale chyba trening zrobię w naczepie. Skoro mam pustą naczepę, w takim razie trzeba to wykorzystać. A, jak zacznie deszcz padać, to co, trening przerwę? Wtedy nie przerwę, będę musiał dalej kontynuować. Nie ryzykujmy, wchodźmy do naczepy. Oryginalna moja kalimata. Za jedyne 0 zł od żony. Moi drodzy, pamiętajmy jeszcze jedno, że sam trening brzuszków nam nie wystarczy, do tego nam jest potrzebna odpowiednia dieta i trening aerobowy. Dziś zapraszam na trening brzuszków, pokażę 4 fajne ćwiczenia, które na pewno dadzą się we znaki, jak zrobicie je nad pierwszym razem czy kolejnym razem. Jedziemy z tematem. Bierzemy się za pierwsze ćwiczenie, zatem przytoczę technikę, jak mniej więcej to u mnie wygląda. Wciągamy brzuch, żeby to było w kresle. Następnie robimy spinkę, puszczamy delikatnie i do góry. Takie robimy sobie 2 ruchy. Pyk, pyk. Pamiętajcie, aby te ćwiczenia wykonywać mięśniami brzucha. Nie wykonujmy ciałem, tylko mięśniami brzucha. Wtedy będzie tu Was aż piekło. Zrobiłem w tym momencie, nie wiem, 8 powtórzeń, 7, a już naprawdę czuję brzuch. Do 12 bym doszedł i bym już dalej nie zrobił. Lecimy z kolejnym ćwiczeniem, a ja sobie zrobię jeszcze 4 serie. Kolejne ćwiczenie zrobimy już na taśmach typu TRX. Ja sobie przymontowałem do belki. Jak macie naczepę załadowaną, zachęcam do montowania przy kabinie. Również możecie zrobić tam dobry trening. Ja w wcześniejszym filmiku pokazywałem, jak przy kabinie, jak jest naczepa załadowana, można zrobić trening. Akurat dziś, nie wiem, czy będzie padał deszczyk, wybrałem naczepę. Jest pusta, to korzystam z tego. I taśmę typu TRX montujemy i robimy kolejne ćwiczenia. Jak to ćwiczenie wykonujemy? I Wam teraz przedstawiam. Dupa do góry, brzuch spięty, brzuch zaczyna napięty. W ten sposób unosimy serię tego ćwiczenia i zapraszam na kolejne ćwiczenia. Jak widać, taśmę już mam zamontowane na nogach. Robimy to, jakbyśmy robili pompeczkę. Możemy sobie zrobić pompkę, brzuszek, aczkolwiek możemy sobie zrobić trening jednostajny, czyli za brzuch. Ustawiamy taką pozycję, spinamy mięśnia brzucha i robimy. Łapiemy, jak prostujemy.
Znowu. Możemy również zrobić pompeczkę i brzuszek. Pompeczka i brzuszek. Bym jeszcze zapomniał, to ćwiczenie również możemy wykonywać na boki, na mięśnie boczne brzuszka. Pokażę wam teraz, jak to robię. Pamiętajmy o technice, bo to jest połowa sukcesu. Wcześniej trenowałem bez techniki. Jak się nauczyłem techniki, dopiero zobaczyłem, że te mięśnie rosną. Dobrze. A teraz kolejne ćwiczenie już bardziej zaawansowanych, ale również je zademonstruję. Kolejne ćwiczenie, tak zwane wycieraczki. Z tej bardziej grupy zaawansowanej. Mi troszeczkę kolorki przeszkadzały, ale będę się skupiał tak, aby napinać mięśnia brzucha. Naprawdę serdecznie polecam. Jesteś zaawansowany, czy może nie? Próbuj. Na pewno dasz radę. Ja w to wierzę i ty również w to uwierz. Skoro mamy już drążek zawieszony, w takim razie pokażę wam jeszcze kolejne ćwiczenie. Tym razem dla początkujących. Jak można fajnie pochować mięśnia brzuszka, unosząc same kolana. Najlepiej wtedy sobie przytrzymać na górze, dopiero wolno opuścić. Wtedy najlepiej wchodzi. Zrobię w takiej serii, zróbcie sobie 12, 15. Miałem mieć wolno na treningu, a zobaczcie, sam się rozkręciłem. Kurczę, miałem zrobić tylko 4 ćwiczenia, a zrobię kolejne. Dobra, zróbmy teraz to ćwiczenie. To samo, tylko że tym razem robimy sobie na prostych nogach. Idziemy. Tak naprawdę nie musicie robić po 12-15 powtórzeń. Zróbcie ile możecie. Na początku jak zrobisz 2 powtórzenia, super, rób tak dalej. Kontynuuj te 2, później zrobisz 2,5, 3, 3,5, aż dojdziesz do pewnego etapu. Dlatego nie ma na siłę robić 12, skoro nie możesz, nie zniechęcaj się. Zrób 3 powtórzenia, 4, 5, a z biegiem czasu będziesz śmigał po 20 powtórzeń. To wszystko chodzi o praktyka. Praktyka robi swoje. Po takim treningu brzuszków przydałby się trening aerobowy. Niestety nie zrobiłem treningu aerobowego ze względu na to, że jestem niby na regeneracji, ale stwierdziłem, że o brzuch muszę zadbać. Dopiero treningi zacznę, nie wiem, od jeszcze przyszły tydzień również się będę regenerował, bo pół roku dbałem bez przerwy, no i w końcu stwierdziłem, że pora zrobić sobie regenerację, aby był lepszy progres, bo zobaczyłem tak, że zacząłem pomalutku stać w miejscu, to trener mi powiedział, zrób sobie regenerację. I tą właśnie regenerację w tym momencie uczyniam 2 tygodnie, aczkolwiek się przerwałem, ale tylko na godzinkę. To ja pomału zabieram się za ogarnięcie kabiny, idę pod prysznic. Oczywiście pamiętajcie, brzuch robimy mięśniami brzucha, tak jak się zademonstrowałem, treningiem siłowym na mięśnia brzucha, następnie treningiem aerobowym, a co najważniejsze, kuchnią.
czyli kuchnią robimy trening brzucha. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Jeśli filmik się podobał, pozostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć. Adrian Tracker Packer, hej!